Przyjeżdża De Ligt, aktualny lider tabeli ekstraklasy siatkarzy. Skoro nie udało się zabrać biednemu, to odbierzecie bogatemu? Znaczy chciałoby się, z tym, że mamy pierwszą rundę mamy bardzo trudną, bo zespoły najsilniejsze, zaczynając od Resowi, Jastrzębia, Częstochowy, De Ligt i jeszcze Bełchatów przyjeżdża, czyli cała najlepsza piątka przyjeżdża do nas, czyli mamy bardzo trudne mecze. Udało się wygrać z Częstochową i to za 3 punkty, no bardzo cenne, bo przy porażce w Olsztynie to tych punktów by nam bardzo brakowało. I teraz przyjeżdża De Ligt, jest to zespół no, z tej czołówki, lider tabeli i będziemy szukać punktów, bo nie udało się w Olsztynie. Jednym z problemów, które przyczyniły się do porażki w Olsztynie było to, że w pewnym momencie zespół stracił wiarę w zwycięstwo. Rozmawialiście o tym po spotkaniu? No tak, mieliśmy odprawę, analiza meczu na wideo, przeglądaliśmy, analiza wszystkich błędów od zagrywki, od bloku, od systemu, wszystkich, które popełniliśmy błędy, z tym, że mówię, to nie była kwestia taktyki, to nie była kwestia organizacji gry, to była troszkę głowy, bo no, tak jak w pierwszym secie, poza drugim to zagraliśmy doskonale, w trzecim prowadziliśmy 7-5, prosta piłka wpada w boisko i w tym momencie stracimy 7 punktów. Tak samo w czwartym secie, 19-17, piłka w górze, niewykorzystana i potem 2 błędy w przyjęciu, 2 błędy w ataku, błędy w rozegraniu i zespół głowa w dół i brak, tak jak tu redaktor powiedział, brak wiary w zwycięstwo i to jest bardzo groźne, bo w sumie no, zespół musi walczyć razem o każdą piłkę, bo inaczej mogą być trudności. Przed rokiem udało się przekonać panu siatkarzy do tego, że potrafią wygrywać i zaczęli wygrywać. Czy tym razem również uda się już przed najbliższym meczem wbić im do głów to, że można wygrać? Znaczy pamiętam w tamtym roku na 9 meczy było 1 zwycięstwo, tylko 4 sety. Dzisiaj powiedzmy, że już jest tak samo albo lepiej. Z tym, że no mówię, to ma pierwszą rundę bardzo trudną, że wyjazdy do słabszych zespołów, czyli do Wielunia, Politechniki, czekają nas do Olsztyna, a silne bardzo u siebie. Także ta pierwsza runda dla nas będzie bardzo trudna, z tym, że dalej jestem przekonany, wierzę, że zespół potrafi grać. Pokazywaliśmy to w meczu z Częstochową, czy nawet przegranym meczu z Jastrzębiem i pełnej mobilizacji będziemy walczyć o punkty z De Ligtą, a jeśli nie, to musimy z tymi słabszymi zdobywać punkty na wyjeździe. Liczycie na doping kibiców, podobnie jak w poprzednich spotkaniach? No tak, no też byli kibice, to mi trochę szkoda, bo byli i w Mostostalu, i byli w dalekim Olsztynie, wspomagali nas, niedużo brakowało, dziękuję bardzo za wspomaganie, doskonały doping w meczu z Częstochową i tak samo myślę, że godnie podejmiemy lidera tabeli, zespół, który no w tamtym roku zabrał nam miejsce w playoffach. W tym roku chcielibyśmy się zrewanżować. Zresztą nam się z lekką gra dobrze. W tamtym roku wygraliśmy 2 mecze, u nich 3-1 i tutaj 3-0. Z tym, że to jest inny zespół. Wojicki, Szymański. Także tutaj no, Gruszka. Tutaj mogą być duże trudności, ale przy doskonałej grze można z każdym wygrać.